Witam w drugiej części mojego materiału poświęconego rozgrywce w grę Advanced Squadrilla Starter Kit 2 i w scenariusz 88 Adzon. Właściwie powinienem powiedzieć to z angielska, ale myślę, że nie jest to istotna różnica. I w pierwszej części materiału rozegrałem pierwszy etap, ponadto sporo miejsca poświęciłem kwestiom tego, co tam związane jest z artylerią, a sporo tego tłumaczenia było. Ale teraz myślę, że udało mi się wyjaśnić, jeżeli nie wszystko, bo wątpię, żeby wszystko, to przynajmniej większość tych kwestii, więc teraz mogę przejść do rozgrywki. A zatem rozpoczynamy etap drugi i zaczynamy go od Rally Phase z Amerykanami, jako tymi, którzy posiadają inicjatywę. Więc tak, Amerykanie mogą spróbować pozbierać tę jednostkę, z tym, że będzie ona miała modyfikator negatywny plus 1, jako że jest to reorganizacja sama, a jej morale nie jest w kwadracie i nie będzie miała modyfikatora pozytywnego za reorganizację w budynku lub w lesie, ponieważ siedzi w polu wśród szumiących łanów pszenicy czy innego żyta holenderskiego. Wyrzuciłem 6, czyli udało im się. Nice. I czas na Hermana, Hansa i Schmidta, którzy siedzą tutaj, którzy też dostali trochę od Amerykanów łomot. Rzucam kością, wyrzuciłem 5 plus 9 za żeton, czyli 9, 7, minus 1, 8 za budynek, czyli niestety nie udało się niemiaczkom pozbierać, czyli zdejmuję wyłącznie żeton. I to teraz muszę ustalić, gdzie będą wchodzić Amerykanie, ponieważ w tym etapie wchodzi do gry spora ilość nowych jednostek amerykańskich, konkretnie 7 drużyn, 2 dowódców, CKM i 2 bazuki. Więc tak, wchodzą pomiędzy heksami E10 i H10. Przepraszam, nie, M10 i P10, tam się wchodzi, czyli pomiędzy tym heksem a tym heksem. Więc zobaczmy. Na pewno jedną drużynę wspólnie z dowódcą i CKM-em wprowadzę z tego pola, mając nadzieję, że będzie ona mogła dojść tutaj. To by była super opcja, gdyby mi się to udało. Jedną drużynę z pancerzownicą spróbuję wprowadzić tutaj. Drugą drużynę również z pancerzownicą i z dowódcą spróbuję wprowadzić tu. Dwie drużyny spróbuję wprowadzić tu. I jeszcze po kolei zostawię jeszcze po jednej drużynie, więc mam tutaj wojska dużo, a niestety obszar wchodzenia mały, więc jedna pójdzie tędy, a jedna pójdzie tędy. I to by było tyle, jeżeli chodzi o Amerykanów i ich wejście. Zatem mogę przejść do następnej fazy, czyli do Prep Fire Phase. Czy Amerykanie chcą gdzieś strzelać? Więc tak, na pewno oni chcą. Do tych mam 14 plus 3 za budynek, czyli korzystam z kolumny 12 z modyfikatorem plus 3. Wyrzuciłem 5, co mi daje 8. 8, przepraszam, 5, czyli plus 3, 8. 8 w 12 oznacza 1 MC, czyli Niemcy muszą zdać i zdali test morale. No proszę, udało się. Trafiło się Helmutom. Następnie tak, czy ktoś jeszcze z Amerykanów chce strzelać? Oni myślę, że nie. Oni będą próbowali się przedostać tutaj bardziej. Trzeba pamiętać, że warunki zwycięstwa są takie, że Amerykanie muszą się przedrzeć przez tą planszę, więc nie mogę o tym zapomnieć aż przez cały czas rozgrywki. Ci mają bazukę, ale pole tutaj, jest tutaj pole, tutaj budynek, więc strzelanie z tej bazuki w tym momencie nie bardzo rokuje jakieś szanse powodzenia. Ci natomiast nie mają nikogo w zasięgu, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o amerykańską Prep Fire Phase. Mogę zatem przejść do amerykańskiej Movement Phase. Więc tak, co będę chciał robić? Tymi wykonam ruch szturmowy na to pole. Wydaję zatem wszystkie moje punkty ruchu, aby wejść tutaj. I zauważcie, w tym momencie wyszedłem z zasięgu widoczności niemieckiego działa, ponieważ jego mniej więcej tu się kończy linia.
Więc w tym momencie zdejmuję ten żeton namierzenia artyleryjskiego. Ten żeton pozostaje na jednostce tak długo, jak długo jest ona w zasięgu danego celu. Natomiast można go postawić, jeżeli gracz dowodzący jednostką niemiecką chce, można go postawić na tym polu i będzie on oddziaływał dalej na każdą kolejną jednostkę, która wejdzie na to pole, tak długo, jak ta artyleria nie wykona jakiejś innej akcji, na przykład nie będzie strzelać do kogoś innego, otworzy ogień jako jednostka przy pomocy swojego. Ona chyba nawet nie ma. Nie, ona nie ma. Niektóre jednostki artylerii mają ten infantry equivalent, który pozwala. Infantry fire equivalent, który pozwala im strzelać, jak powiedzmy, jak karabin maszynowy, no ale 88 go nie mają. No ale i w tym przypadku, albo na przykład ich obsługa będzie sama chciała strzelać. W takich przypadkach zdejmujemy wówczas taki żeton już planszy. Okej, to by było na tyle, trochę się rozgadałem, przepraszam Was bardzo, ale staram się wyjaśniać tyle, ile mogę. Następnie oni. Wykonuję ruch tu, zatem 1,5 punktu ruchu i strzelają do mnie Niemcy z siłą 4. Mam tak, minus 1 za ruch nieszturmowy i plus 1 za jedno pole po drodze, czyli bez modyfikatorów, czwórka czysta, 6, do tego przeniesienie, czyli 4, czyli kolumna 4, przepraszam, kolumna 2 i wynik 6, oznacza pintest check dla Amerykanów. Nie zdali, no proszę. Czyli pintest check, Niemcy first fire. A tutaj jedynka. Teraz ci. Jeden. Dwa. Zauważcie, że w tym momencie budynek mnie chroni. I w tym momencie to działo ich nie widzi. Widziałoby ich na tych polach, natomiast tu już ich nie widzi. Tutaj przed tymi osłania mnie budynek, więc wydałem jeden, dwa, trzy. Przepraszam. Tak, jeden, dwa, trzy. I wykonuję ruch z dowódcą, więc mogę wejść tutaj 4-5. I w tym momencie jestem w polu widoczności tych karabinów maszynowych, które mogą mnie ostrzelać, co zresztą skwapliwie zrobią. Strzelam z siłą 1, 2, 3, 4, znaczy, przepraszam, dystans 1, 2, 3, 4, 5. A zatem strzelam z siłą 4, ponieważ ci mają siłę dzieloną na pół i LKM-y mają siłę 3, a zatem strzelam z siłą 4. Modyfikator plus 3 za budynek i minus 1 za ruch nieszturmowy, czyli 4 z modyfikatorem plus 2. 7. 7 i przy czwórce oznacza pintest check. Dowódca nie zdał, a żołnierze też nie zdali. Czyli cały stos jest pinowany. Poproszę, że ten pin. I Niemcy first fire. I tu jeszcze residual fire o wartości 2. Ok. I to by było tyle, jeżeli chodzi o ten fragment planszy. Teraz tutaj. Tymi wykonuję ruch szturmowy na to pole. Po prostu wydaję wszystkie punkty, żeby wejść. Niemcy mogą mnie ostrzelać. Postanawiają to zrobić. Więc strzelają z siłą 4 z modyfikatorem plus 1 za raz. 6 plus 1 to jest 7. 7 z czwórki oznacza pintest check. Najpierw dowódca zdał epicko. Teraz będzie, dzięki czemu obie jednostki mają modyfikator minus 2 za dowódcę, czyli dla pierwszej jednostki zdała. Dla drugiej 10 minus 2, 8 nie zdała. Czyli jedna amerykańska jednostka ulega przy szpileniu ogniem. A nie, tu była tylko jedna. Była bazooka. A, no to. No to Amerykanie, dzięki temu no to mogę uznać, że Amerykanie tym samym zdali ten test. Ok, bo była tylko jedna. Więc tu kładę Residual Fire 2, a te szkopy dostają First Fire. Następnie tak, to zgrupowa ten, ten, ta drużyna razem z bazuką wchodzi tu, więc 2 i 4. I Niemcy strzelają do niej teraz do niej, mają siłę ognia 2. I minus 1 za ruch nieszturmowy i plus 1 za las, czyli 0. 10 na epicki fail. Teraz tak.
te dwie drużyny wchodzą tu, więc jeden i dalej już chyba nie mogą wejść. Ojojoj, chyba że zaraz chwilkę, po niech policzę. Czyli tak, gdyby tu weszli, to by zapłacili 1, 2, a za wejście do budynku też chyba płaci się 2, tak? No zobaczę. Tak, czyli potrzebowałbym łącznie 5 punktów ruchu, aby wykonać taki ruch, a nie mam takich możliwości normalnie, więc wykonuję double, wykorzystuję double time, aby wejść tutaj. I czy jestem tym samym w zasięgu ognia, a nie. Działko by się musiało obrócić. Znaczy to jest do wykonania. Tylko czy ja mam możliwość, muszę sprawdzić, czy jest tutaj linia ognia. Wydaje mi się, że nie, że ten budynek by blokował ją. Więc nie będę robił tego strzału. Następnie kolejna grupa amerykańska. Oni wchodzą tu, więc 1, 2, 3, 4, 5 i poruszają się z dowódcą. I z dowódcą mając double time pełen dla całego stosu mogę wykorzystać 8, więc wchodzę tu. Jestem całościowo CX. I teraz tak. Ci wchodzą tu. Ci wchodzą tu. I to byłby cały ruch Amerykanów. Myślę, że tak. To byłby cały ruch Amerykanów. Mogę zatem zdjąć żetony Residual Fire. I przejść do niemieckiej Defensive Fireface. Dobra, mamy zatem niemiecką Defensive Fireface. I gdzie Niemcy mogą strzelać? Po pierwsze tutaj. Tu wydali First Fire, więc mogą wykonać drugi ostrzał sąsiedniego pola. Ich siła jest dzielona na pół i mnożona razy pół, czyli wynosi dalej 4. Czyli strzelają z czystej czwórki, bez modyfikatorów. 9 to przy czwórce oznacza pudło. Następnie tak. To działo i ci nie mają, znaczy nie, ci mają tych Amerykanów w zasięgu ognia, więc strzelają do nich także z czwórki. O! I nawet chyba całkiem nieźle zapunktowali. 3 z czwórki oznacza 2 MC. Czyli test morale z modyfikatorem plus 2 na Amerykanów. 8, czy plus 2 daje 10, czyli nie zdali. Nice. No, przynajmniej dla Niemców nice. Tutaj wszystko. I tutaj teraz. Więc tak, ci nikogo nie widzą, bo im blokują budynki. Ci. Tu musiałbym z linijki skorzystać. Nie. Widzą ich, dobrze. Bond zabiłem, ponieważ ci widzieli tych i mogli ich ostrzelać. 1, 2, 3, 4. Co prawda mają zasięg zredukowany. Nie, mają pełen zasięg. To jest jednostka z zasięgiem 6. Więc strzelę z siłą 4 i modyfikatorem plus 1. Ojejejejej. Znowu w życiu im nie wyszło. I teraz tutaj. To działko w tym momencie nie ma nikogo w zasięgu, więc trzeba będzie je obrócić ewentualnie. Chyba, żebym zrobił coś takiego, że mogę je teraz obrócić. Też, że będzie mnie to kosztowało dodatkowy modyfikator do strzału, ale myślę, że mogę spróbować. Więc deklaruję, że strzelę. Obracam działko o jeden kąt. I strzelam do nich. I to będzie trudniejszy strzał. Zobaczmy. 1, 2, 3, 4 zasięgu. A zatem będę korzystał z kolumny 3, 6. Czyli trafiam na 8 i krytycznie trafiam na 3. I modyfikatory. Obracałem działo. Zauważcie. I tutaj muszę skorzystać już z modyfikatora za obrót działa. Przy działach tak, na podstawie kołowej, tej obrotowej, mam plus 1 za każdy kąt obrotu. Obróciłem się raz, więc mam plus 1. Przeciwnik jest w budynku, więc płacę plus 3. Czyli łącznie mój modyfikator wynosi plus 4. 6 plus 4 daje 10, czyli nie trafiłem. Umieścić natomiast na celu mogę żeton namierzenia. I na tej działku także Final Fire. I to by było tyle, jeżeli chodzi o niemiecką Defensive Fireface.
Przechodzimy teraz do amerykańskiej Advancing Fireface. Co Amerykanie mogą zrobić? Po pierwsze tutaj. Tutaj mam tak, siła dzielona na pół, więc 3,5, do tego plus 1, czyli 4,5, zaokrąglona na najbliższe jego wyniku w tabelce, czyli 4 i pomnożona razy 2, ponieważ strzelam na sąsiednie pole, czyli 8, czyli strzelam do 8 z modyfikatorem plus 3 za murowany budynek. 13, no to nawet nie ma co sprawdzać. Wiadomo, co to oznacza. Następnie tak, ci są rozbici, nie mogą strzelić. Ci, no oni są przypinowani, więc musieliby strzelać z dodatkowym modyfikatorem karnym za... Po wykonaniu tych wszystkich akcji miałbym siłę dzieloną na pół, więc łącznie miałbym siłę 2. 2 i plus 1 za strzelanie przez siano, plus 3 za budynek, czyli 2 z modyfikatorem plus 4. No mogę spróbować to zrobić, ale no, może bym wrzucił 1 i 1, to coś by to dało, a tak to dało to co, tyle, co musiało dać, czyli nic. W pełnym ASL-u takie rzuty są odradzane, ponieważ tam istnieje jeszcze opcja snajpera, który może się aktywować, jeżeli wyrzucimy niefortunnie jakiś wynik. Dlatego w pełnym ASL-u raczej takich rzutów się nie stosuje, natomiast w starter kicie, gdzie snajpera nie ma, tego typu rzeczy można się bawić. Następnie tutaj. Tutaj bym chciał stworzyć fire group. Zastanawiam się właśnie, czy... Tak, myślę, że stworzę fire group, albo nie. Nie, a co mi tam? Spróbuję strzelić do nich z bazuki. Będziecie przy okazji mieli kolejną lekcję poglądową tego, co można zrobić. Może przybliżę trochę, o właśnie. Strzelam z bazuki. Bazuka na dystans 3 pól ma bazową siłę trafienia 7. I zobaczmy teraz modyfikatory. Strzał w Advancing Fireface plus 2. Czyli strzelam. Czyli mam plus 2. Pozostałe modyfikatory tu nie wchodzą w grę. Ten wchodzi. Leadership minus 2, czyli mam plus 2 i minus 2, one się zerują. Następnie modyfikatory do dział nas nie obchodzą, ponieważ nie strzelamy z działa. Modyfikatory dla lekkiej broni przeciwpancernej, tak, to nas obchodzą. Unikać odrzutu w budynku, ale my nie strzelamy w budynku, więc nas nie obchodzi. Następnie tem wynosi plus 3 za budynek, czyli mamy plus 3. FMO, wszystkie pozostałe kwestie nas nie interesują, czyli strzelamy z modyfikatorem plus 3 i trafiamy na 4, czyli za dużych szans nie mamy, ale co nam szkodzi spróbować. 7 spróbowałem, trudno. Co jest ważne, lekka broń przeciwpancerna nie dostaje żetonów namiaru. To jest, o tym warto pamiętać, ponieważ można łatwo o tym zapomnieć, natomiast jest to jednak dość istotne. Tutaj mam z kolei sytuację taką, że nie mam dowódcy, więc miałbym taką ilość modyfikatorów, że właściwie uniemożliwia mi szansę na skuteczny strzał z tej bazuki w tym momencie, a zatem strzelę do nich ze zwykłej broni, czyli mam siłę 4 plus 3 za budynek, czyli 4 z modyfikatorem plus 3. Tako szpudło. I tutaj stworzyłbym grupę ogniową. Więc mam tak, 4, 8. CKM-u nie mogę strzelać w Advancing Fireface. I tu mam 4, czyli mam łącznie 12 punktów siły przeciwko przy modyfikatorze plus 3. 9 z 12. Może to coś da. A przepraszam, mam jeszcze CX, więc mam dodatkowo modyfikator negatywny. Żebym się nie pomylił. Nie, za CX nie mam modyfikatora do strzału, więc mam 12 plus 3, czyli mam 6 plus 3, to jest 9, 9 z 12 oznacza normal morale check. 9. Nie zdały szkopy, więc przykrywam ich i to by był cały mój ostrzał w Advancing Fireface. Przechodzę zatem do Road Phase. I teraz tak.
Oni cofają się tu i tu. Ci Niemcy dostają żeton, powinni dostać żeton Desperation Morale, ponieważ są rozbici i są na polu sąsiednim z przeciwnikiem. Więc ja ich wycofam razem z dowódcą tu i tu. Następnie tak, ci Niemcy cofają się na to pole. A Amerykanie pozostali nie są porozbijani, więc nie muszą się wycofywać. To by było całe Road Phase, więc przechodzimy do Advance Phase. Te dwie jednostki są pinned, więc nie mogą się poruszyć. Ta wchodzi tutaj. Ci wchodzą na to pole. Ci wchodzą tu. Ci tutaj. Oni tutaj. Oni tu. I to by było wszystko, jak sądzę. Tak, to by było wszystko, jeżeli chodzi o Advance Phase. Close Combat nie zachodzi, zatem zdejmuję żetony PIN i kończę amerykańskie akcje w tym etapie. Przechodzę do akcji niemieckich. Zaczynamy więc od Rally Phase i jako pierwsi ci mogą się spróbować pozbierać. Mają minus 1 za zbieranie się w budynku i plus 4 za żeton Desperation Morale. 8, czyli 12, minus 1, 13, 11 to jest zdecydowanie za dużo. Mogę co najwyżej usunąć żeton. Drugi przypadek mamy tutaj. Tutaj natomiast mamy modyfikator minus 1 za dowódcę i minus 2 za budynek, czyli mamy modyfikator plus 2 za Desperation Morale. 8 plus 2 to jest 10, niestety wciąż za dużo, żeby ten oddział niemiecki mógł się pozbierać do kupy. Ci Amerykanie mogą co najwyżej pozbyć się żetonu Desperation Morale i to by chyba było wszystko, jeżeli chodzi o tę fazę. Tak, to by było wszystko. Przechodzimy do niemieckiego Prep Fire Phase. Zaczniemy tutaj. Strzelam z czwórki do tych Amerykanów. Plus jeden za zboże. Ojej, szkoda nawet gadać. Szkoda strzępić ryja, jak mówił klasyk internetu. Czy ci kogoś widzą? Tych. Tyle, że 1, 2, 3, 4, 5, 6, czyli z tym mam siłę dzielną na pół, strzelam z dwóch pól i przepraszam, strzelam z dwóch punktów siły i zboże daje mi modyfikator dodatkowy plus 2, czyli strzelam z dwójki i plus 2. Mogę spróbować. Tak jak przewidywałem. Następnie tutaj, tu mogę strzelić z czwórki do plus 3 za budynek. To też są niewielkie szanse, ale co mi? No, 4 plus 3. Znaczy tak, 4 plus 3 to jest 7 z czwórki. Oznacza pin test check, czyli Amerykanie muszą przejść pin test check. Najpierw dowódca nie zdał, a żołnierze też nie zdali, czy cały stos jest pinowany. Nie, żeby to zmieniało coś drastycznie, ale zawsze to taka drobna przyjemność dla Niemców jest. Następnie tutaj czwórka 1, 2, 3, 4 strzela do tego amerykańskiego stosu. Nie mam tutaj żadnych modyfikatorów. 6 z czwórki oznacza normal moraleczek, tak. Czyli najpierw dowódca. 7, czyli zdał. I teraz jego żołnierze. 8, ale mają modyfikator korzystny od dowódcy, a zatem zdali. I teraz to działko. Działko strzela do tych Amerykanów i tutaj trochę teraz sytuacja się trochę zmienia. Po pierwsze mamy, teraz już tego działka po raz drugi obracać nie muszę. Ono jest już stałe wycelowane w ten punkt, więc, modyfikatory mam tylko za teren, plus 3 i mam minus 1 za żeton namiaru, więc strzelam z modyfikatorem plus 2 i muszę trafić na ósemce. No niestety spudłowałem. Ale teraz mogę obrócić ten żeton na stronę minus 2 i będzie mi on teraz dawał modyfikator minus 2 do kolejnych strzałów, jeżeli te będą miały miejsce. Rate of fire także nie mam, bo działko, jeżeli ma rate of fire, to mógłbym strzelić ponownie, ale niestety nie zachowało rate of fire, więc to by było całość, jeżeli chodzi o niemiecką prep fire phase.
Przechodzę zatem do niemieckiej Movement Phase i pytanie brzmi, czy w ogóle Niemcy chcą się gdzieś poruszać. Bo tak jak patrzę na to wszystko, to dochodzę do wniosku, że właściwie nie czuję potrzeby poruszania się Niemcami. Dobrze jest im tam, gdzie są i właściwie każdy ruch w tym momencie nie ma większego sensu, a zatem zrezygnuję z niemieckiego Movement Phase, przechodząc tym samym do amerykańskiej Defensive Fire Phase. Co mogą zatem Amerykanie? Tu mogę strzelić do nich. Pytanie z czego? Czy z pancerzownicy, czy z karabinów? Z karabinów miałbym siłę 6, z pancerzownicy miałbym modyfikator plus 4. Z karabinów zresztą też. Powiedzmy, że spróbuję z pancerzownicy. Dla niej siła trafienia na dystansie dwóch pól, to znaczy ten, liczba trafienia na dystansie dwóch pól wynosi 8. Czyli musiałbym uzyskać na kościach wynik 4 lub mniej, żeby uzyskać trafienie. No, nie wyszło. Jej liczba na zniszczenie wynosi 11, a zatem nie została zniszczona. No ale z trafienia nic nie wyszło. Jak chyba wspominałem wcześniej, że pancerzownice nie kładą żetonu na miarę. Więc nie kładę tutaj takiego żetonu. Następnie oni. Tutaj strzelam z szóstki z modyfikatorem plus 4. Jest za te krzaczory i za budynek, czyli mam 4 plus 4 w pudło. To było do przewidzenia. Następnie tak. Ci mogą odpowiedzieć tym pięknym za nadobne. Niemcy siedzą w budynku drewnianym, więc strzelę do nich z pancerzownicy. Będę miał modyfikator plus 2 za budynek i minus 2 za dowódcę. Ale strzelam z dystansu 4 pól. Pancerzownica na dystansie 4 pól ma siłę trafienia 4. To jest nadal kiepsko, ale spróbujemy. No, jakby było tego mało, zepsuła się. A pancerzownica jak się psuje, to już raz na dochanu. Znaczy, że już więcej jej nie zobaczymy w tej grze, przynajmniej tej konkretnej. Następnie tutaj. Tu mam dwie amerykańskie drużyny i one postanawiają ostrzelać to działko, biorąc na cel jego obsługę. Strzelam więc do obsługi, mam siłę ognia 14, a obsługa ma plus 2 za gun shield, czyli osłonę tarczę, czyli tą tarczę działka. Czyli mam 12 modyfikatorem plus 2. Wow! Dobry wynik. Czyli 5 z 12 oznacza to 2 MC, 7 plus 2, 9, czyli więcej niż niemieckie morale, zatem Niemcy dostają 8. No, to źle wygląda dla Niemców. Zauważcie, że jednostki obsługi są jednymi z nadal nielicznych jednostek, które mają morale po rozbiciu w kwadracie. Oznacza to, że mogą one same podejmować próbę pozbierania się do kupy. Poza tym mają morale 8, czyli bardzo wysokie. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o nich. I ci nie mają nikogo, znaczy mają tych, mogą jeszcze spróbować poprawić, aż będzie to trudniejsze. Zobaczmy, może nie. 4 plus 7 to daje mi łącznie 11, czyli 8. Strzelę do nich, czyli mam 8 plus... mam minus 1 za dowódcę i plus 2 za gun shield, czyli z modyfikatorem plus 1 strzelam. 10, czyli 9, przepraszam, nie, 11, czyli pudło. Miałem tutaj CKM. CKM amerykański ma liczbę zniszczenia 12, więc nic mu się nie stało. Ale no, spudłowałem. Aha, zdejmuję już ten żeton namiaru, ponieważ obsługa uległa rozbiciu. A zatem ten żeton nie obowiązuje już nadal w tym przypadku, przestaje działać. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o amerykańską Defensive Fire Phase. Przechodzę zatem do Advancing Fire Phase niemieckiej. No tutaj nic nie się nie dzieje, poza zdjęciem żetonów Prep Fire. Następnie mamy Road Phase. Gdzie Niemcy lub Amerykanie mogą się rotować? Właściwie w tym momencie tylko ta jednostka wymaga tego, więc przesuwam tych żołnierzy niemieckich tutaj do budynku.
I pozostałe jednostki niemieckie nie muszą się, nie muszą, Amerykanie też nie muszą, a zatem to by był cały road phase. Następnie mamy advance phase, czyli Niemcy mogą przesunąć się gdzieś, jeżeli by chcieli się przesunąć. Zastanawiam się nad tymi, ale wejście na którekolwiek z tych pól oznacza zmasowany wręcz ogień Amerykanów w kolejnym etapie, a zatem jest to kiepska opcja, więc nie skorzystam z niej. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o działania Niemców w tym etapie i możemy przejść do etapu trzeciego. Aha, powinienem był zdjąć żeton pin po zakończeniu Close Combat Phase. Zaczynamy więc etap trzeci i jako pierwsi mogą się próbować w ramach Rally Phase zbierać Amerykanie i tak. Ci mogą podjąć próbę Self Rally z modyfikatorem negatywnym plus 1. No i ten modyfikator okazał się tu kluczowy, ponieważ nie zdali w wyniku jego działania. Pozostałe jednostki amerykańskie są pozbierane. Następnie tak, ci Niemcy mogą się tutaj słuchać pozbierać. Mają tak, plus 4, plus 1 za self rally i minus 1 za budynek, czyli tylko plus 4. No i zabrakło znowu jednego, więc zdejmuję żeton. I to by było tyle chyba, jeżeli chodzi o rally phase. Tak, przechodzę zatem do amerykańskiej prep fire phase. Zobaczmy, kto gdzie i jak będzie chciał strzelać. Myślę, że zacznę od nich. Oni tutaj mają rzeczywiście z tymi Niemcami utrapienie. Strzelę tym razem z pancerzownicy. Mam modyfikator plus 1 i plus 3, czyli plus 4 łącznie. Niestety dalej nie wychodzi. Co mogę zrobić dalej, jeżeli chodzi o Amerykanów? Jeżeli chodzi o ostrzał. Mogę tymi spróbować ostrzelać tych Niemców. Mam siłę ognia 4, znaczy 7, czyli 1, 2, 3, 4 są w moim zasięgu, czyli będę strzelał z siły 6, siłą 6 z modyfikatorem 0. Ponieważ tu jest drewniany budynek, więc on daje plus 2 i dowódca redukuje to o minus 2. Więc 6 z modyfikatorem 0 i 6. Nie następuje przeniesienie, ponieważ dowódca kierował atakiem, więc szóstka z szóstki oznacza 1 MC. 9 plus 1, 10. Niemcy zostają rozbici. I czy gdzieś jeszcze chcę strzelać? Myślę, że w tym momencie nie. Że w tym momencie to byłoby wszystko, jeżeli chodzi o ostrzał jednostek amerykańskich. Mogę przejść do movement phase. Wykonajmy zatem ruch Amerykanami. I po kolei. Może bym przybliżył trochę. O, powinno być dobrze. Tymi wykonuje ruch szturmowy na topole. Ci nie mogą mnie ostrzelać, ci natomiast mogą. 1, 2, więc mamy modyfikator karny plus 2 za krzaczory. Następnie nie mamy modyfikatora za brak ruchu szturmowego, a zatem strzelają do mnie z siłą łącznie 5, czyli 4 i modyfikatorem plus 2. 6 plus 2 to jest 8, 8 z czwórki to jest pudło. Czyli first fire i nawet nie ma residual fire, bo tak, strzelałem z czwórki, więc dwójka, więc byłaby dwójka, jedynka i zero. Za każdy bowiem hindrance odejmujemy jeden od residual fire, zatem tu nie ma nawet residual fire. Następnie oni jeden. Nikt tu ich nie może strzelać? Nie. Ci nie mogą, ponieważ ci strzelali już tutaj z dystansu na dystans trzech pól, więc mogą ich ostrzelać dopiero, kiedy znajdą się tu. Jeden, dwa, no są bezpieczni. Trzy, za oczar chyba nic się nie płaciło więcej. Nie. Trzy, i dopiero w tym momencie mogą zostać ostrzelani przez nich, więc strzelają z siłą dwa. Dzieloną na 1, dzieloną na pół, czyli 1
z modyfikatorem plus 1 za krzaczory na linii ognia, czyli strzelam, i, przepraszam, i minus 1 za to, że ci nie wykonują sztumowego, czyli 1 z modyfikatorem 0, 5, no proszę, może nawet coś to da. 5 jest 0, oznacza 5 test check, czyli dla dowódcy nie zdał, no proszę, i dla żołnierzy nie zdał, czyli są przypilnowani, a jednak, nawet taki pozornie słaby ogień mógł ich zatrzymać. No, tyle dobrego dla Niemców. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o to skrzydło. Natomiast teraz tutaj. Tymi wykonam ruch szturmowy na to pole. Zatem ci Niemcy do nich strzelają. Mam tutaj łącznie 3, 7 sił ognia, czyli razy 4, 14. 14 i tak. I plus 3, minus 1. Czyli 14 i plus 2. No to będzie ciężko. Zwłaszcza przy takim rzucie. 14 i czyli 6 przy 12 oznacza 2 MC. 7 plus 2, 9, a zatem Amerykanie nie zdali. Tutaj dajemy first fire. Tutaj rozbicie. I żeton Residual Fire o wartości 6. Następnie ci, to już zdejmuje CX, wykonują ruch szturmowy, by wejść na to pole. Niemcy strzelają do nich po raz drugi. Mają siłę ognia 4 i 7 dzieloną, czyli mają siłę ognia 6. Mamy dzieloną na pół i mnożoną razy 2, czyli strzelam z siłą 6. 6 plus 3 i minus 1, czyli 6 plus 2. No, 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 ładnie im idzie. 6 plus 2, czyli mamy 7 z szóstki. Oznacza normal morale check. Najpierw dla górnej drużyny. 7, czyli jest przypinowana. I ta pod spodem teraz 5 zdała. Czyli jedna amerykańska drużyna jest pin, druga już nie. Ok. I tutaj kładę Residual Fire 2. I teraz oni 1, 2. Trzy, cztery. Przepraszam, 2. Ci już nie mogą do nich strzelać, ponieważ mogą tylko już w tym momencie strzelać na dystans jednego pola. 1, czyli 1, 2, 3, 4, 5. Wykonuję CX, by wejść na to pole. Ci 1, 2, 3, 4. I to by było tyle. Następnie ta grupa. Mam tutaj CKM. CKM ma 3 punkty ciężaru, czyli będzie mnie ograniczał. Tak, będzie mnie ograniczał, poruszając się z dowódcą. Nie, jeżeli poruszę się z dowódcą normalnie, to mam 6 punktów ruchu. Czyli 1, 2, 3, przepraszam, nie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, udało mi się. Całkiem nieźle. I to by było wszystko, jeżeli chodzi o ruch Amerykanów. Tak, wszystko, czyli mogę zdjąć żetony Residual Fire z planszy i przejść do niemieckiego Defensive Fireface. Przy czym, czy Niemcy gdzieś mogą robić jakiś Defensive Fire? No tak, mogą tutaj choćby. Ta czwórka może strzelić do nich. Ma modyfikator plus 1 za zboże, czyli 4 plus 1. Wow! Po pierwsze, tabela kolumna jest przesuwana do dwójki i korzystamy z wyniku 3, oznacza 1 MC. No, myślałem, że będzie gorzej. 7, 1 MC, czyli 8. Mimo wszystko Amerykanie zostają rozbici. Generalnie ten odcinek okazał się rzeczywiście niepowodzeniem. Okay. Czy gdzieś jeszcze Niemcy mogą strzelać? Wydaje mi się, że nie, prawdę powiedziawszy, że wszędzie już albo się wystrzelali, albo
Nie mają nikogo w celu. Nie, nie mają. A zatem zdejmuję żetony Defensive Fire. Dobra. I przechodzimy do amerykańskiego Advancing Fireface. Czy gdzieś Amerykanie mogą prowadzić Advancing Fire? Oczywiście. Choćby tu. Tu mam 7, dzielę na pół i dostaję dzięki temu 3,5. Mnożę razy 2, ponieważ strzelam na sąsiednie pole, czyli ponawiam 7 i dodaję 1, czyli mam łącznie 8. Czyli strzelam z siłą 8 i modyfikatorem plus 3. No, no, no. Czyli mam 4 plus 3 to jest 7 i nie korzystam z kolumny 8, ale z kolumny 6. 7 to jest normal morale check. Najpierw dowódca nie zdał, a następnie rozbita już jednostka. 9 nie zdała. Czyli dowódca ulega rozbiciu, a jednostka, która była już rozbita, ulega najpierw redukcji. Co to było? Drugoliniowa drużyna piechoty, więc muszę poszukać drugoliniowej pół drużyny piechoty i zastąpić ją, a następnie żeton Desperation Morale. I Amerykanie Prop Fire. Dobra. Gdzie jeszcze Amerykanie mogą strzelać? No ci zostali rozbici, ale ci mogą. Więc tak, ci mają 8, tak jak tutaj było, a ci, jako że są przygryci pin, mają 4, czyli mam 12. 12 plus 3. 7, czyli 10 plus 3, czyli, przepraszam, 7, czyli 10 przy 12 oznacza many pin test check. Najpierw niemiecki dowódca zdał, teraz jego żołnierze też zdali. I to byłby chyba cały amerykański prep fire face, z tego co widzę. Tak. Proszę, prep fire, advancing fire face. Następnie mamy road face. I po kolei, najpierw Amerykanie. No ci się cofną na jedno pole. Ci także tu i tu do lasu. Natomiast jeżeli chodzi o Niemców, to tak, ci wykonują odwrót, może jak tu i tu, ci na to pole, chociaż nie mogą, bo zbliżą się tym samym do Amerykanów. Mogą się najwyżej cofnąć tutaj, więc tak zrobię. I to by był cały odwrót Niemców, z tego co widzę. I Amerykanów? Tak, więc przechodzę do amerykańskiego Advance Phase. Ci wchodzą tu, ci nie mogą, ponieważ są przykryci żetonem PIN. Tego dowódcę przesunę tutaj, żeby zbierał. Ci wejdą tu. Ci nacierają ostro naprzód. Podobnie oni. I to byłby cały Advance Phase. Close Combat amerykańskiego w ogóle nie mamy. Jakoś w ogóle generalnie widać, że w tej rozgrywce nie ma za bardzo Close Combat. No nie jest to na rękę szczególnie Amerykanom, ponieważ Close Combat potrafi mimo wszystko mocno spowolnić tempo natarcia, a Amerykanie tutaj jadą jednak na szybkość przede wszystkim. Więc bardziej im się opłaca wykorzystać to, że ich jednostki mają dużą siłę ognia i przede wszystkim przygniatać wroga ogniem, zanim ten zdąży cokolwiek zrobić. Więc to by było tyle, jeżeli chodzi o działania amerykańskie. W trzecim etapie przechodzę zatem do działań niemieckich. Zaczynamy od Rally Phase. Niemiecki dowódca próbuje się tutaj pozbierać najpierw. Nic mu to nie dało. Niemcy mogą dodatkowo spróbować pozbierać jeden swój oddział. Myślę, że wybiorą ten, tak czy tak. Najpierw ci mogą się jeszcze pozbierać automatycznie. 7, udało im się. I teraz możemy przeprowadzić jedno self-rally dodatkowo dla nich na przykład. 5 plus 4, 9, niestety wciąż za mało. Natomiast jeżeli chodzi o Amerykanów, to tak, tu mogę zdjąć żeton Desperation Morale.
Tu mogę spróbować pozbierać. Mam plus 4, minus 2 za las, przepraszam, minus 2 za dowódcę i minus 1 za las. Fio. Ale nie z takim wynikiem. Aha, i tutaj, ojej, tu jeszcze zapomniałem o jednej rzeczy. Ci powinni byli zrobić w rally phase poprzedniej, powinni byli się wycofać na to pole. Musieliby to zrobić, znaczy w poprzedniej road phase, musieliby to zrobić, ponieważ są na polu sąsiednim z przeciwnikiem, więc musieliby się tu wycofać i ten dowódca musiałby spróbować ich pozbierać. I tak to nie dało nic, ale jednak musiałbym to zrobić. To nie jest tak, że zapomniałem, więc już trudno, ale to jest rzecz, którą trzeba było zrobić, więc tego nie będę pomijał. I to by było całe rally phase, jak myślę. Tak, więc przechodzę do niemieckiego prep fire phase. Zacznę od nich. Ci Niemcy strzelą do tych. Mam siłę ognia 4 i z modyfikatorem plus 1 za te krzaczory. No, niestety. Następnie tak, ci strzelą z 7 do nich. Tu jest większy stos, więc większa szansa, że coś się zdarzy. A tu był pin. Pin trzeba było już zdjąć. Więc mam 14, czyli 12. 12 plus 3 i minus 1, czyli 12 z modyfikatorem plus 2. No, nie najgorzej. 6, czyli 8. 8 z 12 oznacza 1 MC. Czyli najpierw test dla głównej drużyny. 11, 12, plus 1, 12, czyli nie zdała. A amerykańskie LL wynosi 5, czyli jeszcze się mieszczą, czyli nie ulegną redukcji jakościowej, tylko zostaną rozbici. I teraz dla drugiej drużyny ci akurat zdali śpiewająco. Czyli jedna rozbijana, jedna pozostaje. No, miałem nadzieję na trochę więcej. Czy gdzieś jeszcze Niemcy mogą prowadzić prep fire? Właściwie tutaj. Ta obsługa może strzelić do nich, tyle że wtedy nie będzie w stanie już wejść potem do swoich działek w fazie ruchu. Chociaż będzie mogła to zrobić w advance phase, więc dobrze. Strzelę do nich, mam siłę ognia 2, zasięg 2, więc muszę ją podzielić na pół, zatem strzelam do nich z siłą 1. 8, no niestety nic to nie dało. I to by było tyle, jeżeli chodzi o niemiecką prep fire phase. Chyba tak. Chyba nic więcej Niemcom nie pozostało. Przechodzę więc do niemieckiej movement phase. I teraz tak, tutaj. Ci robią, właściwie tutaj powinienem był jeszcze strzelać, przepraszam bardzo. 1, 2, 3, więc strzelam z modyfikatorem plus 2 za zboże. Pudło. Na tym odcinku właściwie napór Amerykanów został powstrzymany, więc tej drużyny trzymać tutaj chyba nie ma sensu. Miałbym dla niej lepsze zastosowanie, gdyby zdążyła tutaj dojść z marszu. Więc tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zdecydowałem się na double time, więc mam CX. I chciałbym w ten sposób zaczopować, można powiedzieć, wyjście z planszy Amerykanom, jeżeli tylko zdołam to zrobić. Czy ktoś inny z Niemców może się poruszać? Chyba nie bardzo, prawdę powiedziawszy. Chyba nie bardzo. Źle z Niemcami jest generalnie, więc to by był cały niemiecki ruch. Przechodzę zatem do amerykańskiej Defensive Fire Phase. A zatem, gdzie Amerykanie mogą i chcą strzelać? Myślę, że przede wszystkim tutaj. Więc tak, tu mam 7 razy 2, 14 i tu także 7 razy 2, 14, czyli 14 plus 14 to mi daje siłę łączną 28, no to jest już potęga, przeciwko 3, czyli mam strzelam z ciągu 28, czyli mam w przypadku tego, oznacza to, że strzelam z 24 plus 3, 8, następuje przeniesienie, czyli 24 do 20 i 8 plus 3, 11. 11 z 20 oznacza normal morale check. Więc najpierw niemiecki dowódca zdał, a zatem jego żołnierze mogą skorzystać z jego modyfikatora. 5 też zdali. No.
No, powiedziałbym, że tutaj się Amerykanie nie popisali za bardzo. Myślałem, że po prostu zmiotę ich taką masą ołowiu, a tutaj się okazało figa z makiem. Żadnego zmiatania nie było. Gdzie dalej mogę strzelać? Tutaj. Mogę spróbować ostrzelać tych, którzy mnie tutaj próbowali. Więc mam siłę ognia 7 plus 4, 11, czyli 8. 8 plus 3 z modyfikatorem plus 3 i minus 1, czyli 8 z modyfikatorem plus 2. Plus 2, czyli 7. 7 z 8. 1 MC. 8 i nie zdali. Plus 1 to jest 9, czyli są odbici. Ci nie mają nikogo w zasięgu. Ci w zasadzie mają, a mogą do nich jeszcze strzelić. Mają 6 plus 3. No, pudło. I gdzieś jeszcze? No tutaj mogę strzelić. 6 plus 3 to też nie za duże szanse, ale. No, ale właśnie mówiłem ale. Czyli mam 6 z 6, co oznacza 1 MC. Najpierw dla dowódcy. 8. Nie zdał. A zatem jest ranny. Określam stopień rany. 3. Jest tylko ranny, ale przeżył. A następnie dla żołnierzy. 6. I było 1 MC, czyli nie zdali, a że już byli raz zredukowani, to są likwidowani tym samym. Ten dowódca dostaje Desperation Morale. I teraz ci mogą strzelić do nich. Mam tak, plus 1, plus 3, czyli plus 4 i minus 1 za dowódcę, czyli strzelam z siłą 6 i z modyfikatorem plus 3. 7. 7 z 6 oznacza Normal Morale Check. I Niemcy mają tutaj morale 7, zatem są pinet. No niewiele brakowało, a zostaliby rozbici i chyba już wtedy prawie wszyscy Niemcy byliby na planszy rozbici. Więc to by było cały amerykański Defensive Fireface? Tak, cały. No, przyznaję, że Amerykanom dobrze idzie. Byłem świadkiem przy rozgrywaniu tego scenariusza, kiedy to działka niemieckie dosłownie masakrowały Amerykanów i żaden Amerykanin nawet prawie do połowy planszy nie dobiegł, a tutaj już im muszę przyznać, idzie naprawdę z górki. Więc przechodzę do niemieckiego Advancing Fireface, no, którego właściwie już nie mam gdzie przeprowadzać, bo nie mam jak, gdzie, czym i kogo. Więc zdejmuję żetony Prep Fire. Następnie mamy Road Phase, no i tutaj się już będzie trochę więcej działo, jak sądzę. Ci już nie bardzo mają się gdzie wycofać, no ale nie muszą w tym momencie jeszcze. Ten, no może się tu cofnąć. Ci, owszem, cofają się na to tutaj do tego dowódcy, mając nadzieję, że pomoże on im się pozbierać. I to byłby cały chyba road phase. Tak, cały road phase. Przechodzę do niemieckiego advance phase. Tyle, że ta, a nie, ich mogę poruszyć. Nimi wejdę na to pole. To taki trochę ryzykowny ruch, ale mają jakąś konkretną siłę ognia, więc kto wie, może coś zdziałają. I to by było, tutaj zdejmuję żeton PIN. I to by było tyle, jeżeli chodzi o niemieckie działania w tym etapie. I kończę tym samym etap trzeci. Przechodzę do etapu czwartego. I myślę, że tu bym mógł spokojnie zamknąć drugą część materiału poświęconemu temu scenariuszowi. Amerykanom idzie naprawdę nieźle i myślę, że mają duże szanse na odniesienie w tym scenariuszu zwycięstwa, co przyznaję, nie zdarza się wcale aż tak często.